Hej, jestem Zwirbał, a to jest 57. odcinek naszej gry Polską w Europie Universalis 4 z Mandate of Heaven. 9 stycznia 1767 roku i ja wywołałem właśnie wojnę Brytanii, korzystając z faktu, że Francja nie przyjdzie im na pomoc. Ja będę sobie teraz trochę chciał spowolnić, ponieważ muszę się zastanowić nad paroma rzeczami, jak będziemy chcieli zrobić. Chyba zerwę sojusz z Francją, tak mi się wydaje. I ponieważ nadszedł chyba ten moment, że trzeba... No po prostu trzeba będzie... ruszyć na Francję prędzej czy później. Więc tak też robimy. Zrywamy sojusz z Francją. Nie potrzebujemy ich w najmniejszym... w najmniejszym stopniu. Teraz tak, będziemy tutaj jeszcze patrzeć. Mongjiang ma sojusz z Ayutthayą, Sadia ma sojusz z Kham i Manipurem. Wy macie Ayutthaya i Sadia. Ty masz sojusz tylko z Sadią. Czyli... ogólnie rzecz biorąc, bym powiedział, że to będzie dobry moment, żeby ruszyć na Kham. Tutaj podzielmy sobie armię na połówkę, zaraz. Tutaj będziemy przygotowani w razie czego do uderzenia znowu na Malakkę. Portugalia. Zobaczmy ile Portugalia ma developmentu. Portugalia. Portugalia ma 174 developmentu, więc ogólnie nie jest zbyt duża. Zobaczmy, w ogóle sobie poszeregujmy pod względem developmentu państwa. Hiszpania, Francja, Saksonia jest już moja, Ming ma 680, Commonwealth Ayutthaya ma 600, Korea ma 400, Chengdu ma 365, nowy Commonwealth. Więc no już wcale nie ma aż tak dużo państw, które zostało. Tutaj mamy jakieś tam szlachtę, która chce się chcę dokonać... dobra, tutaj zrobimy... zbierzemy tą armię w jednym miejscu. I też zaraz ruszymy na Australię, ponieważ trzeba też Australii przypomnieć, kto tu rządzi. Tutaj nasza armia wraca. Zobaczmy, jak jest nasze teraz... War Exhaustion, no dosyć spore, przyznam. Ja bym rzucił tutaj artylerię. I tutaj poszedł w tą stronę, tutaj artyleria będzie oblegać Finistierę. Zaraz będziemy chcieli też wziąć tytuł obrońcy wiary, żeby mieć w końcu zbijanie War Exhaustion. W przeciwnym razie no w końcu nas zje ten War Exhaustion. Dobra, to podzielmy już tą armię na połowy. Tutaj macie jakieś tam problemy, to już z wami, wam tutaj nic nie pomoże, chwilowo powiedzmy. Tutaj mamy chłopów. Ja mam te 14 tysięcy. Tutaj zaś zaraz część dalej przemarsz wojsk przez was, przez Kolumbię. O, Francja ma minus 122 relacji. Och, nagle teraz niby są tacy obrażeni i oburzeni. Ojej, straszne. Nie macie żadnych sojuszników, więc nie macie się, zaraz będę musiał wam spuścić łomot. Z Francją mi się kończy za 5 lat, to wtedy pewnie ruszymy na Francję. Dobra, tutaj mamy przynajmniej Kong załatwiony. Commonwealth okupuje Morbihan, dobrze. Dobra.
Okej. I tak, te trzy prowincje będę chciał na pewno przekazać Mongolii. Tutaj pójdziecie tędy. Ale teraz, dobra, wy płyniecie jeszcze, to w porządku. Tutaj mi cały czas rośnie ten łorek z oszczyn, którego nie chcę, ale nic na to nie poradzę. Na swój sposób powiem, że teraz jest kuszące wzięcie idei innowacyjnych tylko po to, żeby wziąć ten optymizm. Ale to jest tyle punktów administracyjnych, że no raczej się z tym nie wywinę, czy nie wyrobię, powiedziałbym. Oczywiście poproszę punkty to militarne, bardzo dobrze. Tutaj widzę, mamy armię francuską, która nie wiem co robi. To proszę bardzo, róbcie co chcecie. Tutaj oblegamy to, wszystko w porządku. Ja chyba przekażę w sumie te prowincje Neapolowi. Dobra, tutaj mamy to z głowy. Tutaj w ten sposób. Bierzemy obrońcę wiary w końcu. Mamy pięciu. No i przede wszystkim troszkę będzie mi w niektórych aspektach, w niektórych momentach, czy niektórych sytuacjach będzie mi spadać to. Okej, okay, tu flota płynie, bo będę tutaj chciał się zdesantować. Tak, tutaj jest ta wyspa. Papieska sankcja na wojnę, papieski legat nam się skończył, więc bierzemy hop, hop. Weźmy podatki i weźmy forgive usury. Tutaj nam co grozi? Separatyści Ming i Wun. Hiszpańska Louisiana. Gdzie to się pojawiło? Tutaj. No, trochę tego jest. Czy wy macie jakieś, nie wiem... O, matko. Dobra, tutaj Meksyk może mieć troszkę problemów, powiem szczerze. Dlatego też, w ogóle, czy wy cokolwiek korujecie? No niby korujecie, tylko dlaczego w takim razie wy nagle macie taki straszny overextension? Dobra, to robimy to tak. Powołujemy tutaj kolejną armię najemną. Ile teraz powołuję? 30 regimentów najemników pieszych. Tak będę miał 40. 5 artylerii. 5 artylerii. Ile mam? 20. Jeszcze raz. 10, 20. 30, 40, 50, 60. Czy jeszcze brakuje mi trochę? Dobra. To was będę miał z głowy, mam nadzieję, chociaż. Dobra, tą armię to się mogę raczej pożegnać, mówiąc szczerze. No i tyle widzieli moją armię. Też nie wiem, dlaczego tutaj aż takie macie overextension, naprawdę. No ale cóż, bywa. To ma trafić do Neapolu.
Tutaj nie macie fortu na szczęście. No i dobra. Teraz czas na Australię. Eora, dobra. Tutaj gromadzimy się tutaj. Tutaj zaś desantujemy się na Timaru. I oczywiście nawracać, jeszcze raz nawracać. Nie, 200 punktów nie będę płacił, 200 też nie. 200 też nie, podziękuję. Czy ja mam jakiś kogoś, którego mógłbym... O! 200 punktów. Dlaczego wy teraz tyle, aż chcecie? Za mały postęp. Za mały postęp. No nic. Najważniejsze, że worek zaczyn powoli spada. Dobra, stack wipe. Dobra, cały czas spada minimalnie, bo minimalnie, ale to jest najważniejsze. Finistere zdobyte. Czyli to też w ręce Neapolu. No nic, teraz znowu mi rośnie. Pueblo separatyści... akurat musieli w tym momencie, w tej prowincji, w której powołuję najemników. Super. Czy wytrzyma moja piechota? Wytrzymała. O dziwo. Przegrałem obrażenie Aleppo. O dziwo. Tutaj mam co? Dwa regimenty, czyli trzy regimenty piechoty jeszcze będę musiał tutaj powołać. Przegrałem obrażenie Aleppo. Ciekawe jakim cudem. No tak, tutaj mam zwykły zamek. W sumie tak niektórych zamków z przeterminowanych stylu nie będę potrzebował. Tutaj ten też poszedł precz. No, tutaj Saksonia maszeruje w odpowiednią stronę. Tutaj nie wiem, czyżbyście po prostu utknęli? Nie wiem, tak wygląda, jakby tutaj armia francuska po prostu utknęła. Super. Dobra, tutaj mam parę prowincji do korowania. Skoro tam mam ten Nanjing do zajęcia się, no to zróbmy to. I potem uderzymy na tych panów. No i Nantes. Okej, dobra, to mam z głowy. Na Apol. Ivory Coast. A, potem fort ciągle nie upadł. Oczywiście. Dobra, Timaru upadło. Dzielimy armię na połowy. Zobaczmy, jak tam też tutaj. Dobra, mamy Cape Coast zdobyte. Dobra, i możemy wziąć w takim razie... Przekażemy sobie to, co możemy. Okej, kolonialny jakiś tam konflikt. Pozwolimy...
Nie, rozstrzygniemy problem. I gdzieś tu miałem do czynienia z tymi separatystami. Dobra, tutaj mam nadzieję, że pójdą za wami. My, ja zaś tu będę korował te drogie, niesamowicie prowincje. Czy ja mam gdzieś indziej jeszcze? Dobra, w dwóch prowincjach mnie oblegają. Tutaj jest jeszcze. Dobra, tych muszę załatwić. Teraz, dobra, tutaj. Dobra, i Australia, to będę chciał wszystko dla siebie. Hop, hop, hop. Nie wiem, co tak dziwnie skacze. Okej, zabawne, dosyć. Pełna aneksja. Na razie nie chcecie... A! No tak, właśnie będę musiał ten fort okupować. Dobra, tutaj idziemy do Taranaki. Pueblo jest ci tutaj załatwieni. Dobra, to ja tutaj podzielę, zgromadzę armię w jednym miejscu. Mam nadzieję, że to będą wszystkie te regimenty. Podzielę na dwa staki, po prostu odpalę im autonomiczne rozbijanie. No dobra, tutaj Meksyk sobie przynajmniej poradził. Jaki wy macie dalej over extension? 7,60, matko boska. Czy wy cokolwiek tutaj korujecie? Niby korujecie. Nie wiem, co tu się stało. Ale naprawdę, czasami boję się wiedzieć. Francja w tym momencie ma agresywną ekspansję na poziomie 8, czyli ogólnie rzecz biorąc no problemo. A tutaj utknąłem przez was. Huhuhu, takie spryciule. Tutaj co mamy? Sycylijskich separatystów. No jednak na razie sobie ci Sycylijczycy radzą nie naj... A niestety nie radzą sobie zbyt dobrze. A szkoda. Bo tutaj byłaby szansa, żeby może by sobie poradzili, ale nie, jednak nie. Za niskie morale. Ach, biedni ci Sycylijczycy. I tak, kolejny. To mamy w przyszłym roku, mamy... No i żegnamy Ming po prostu. Roztopili się. Tutaj dzielimy armię na pół. Tutaj mamy co? Portugalię, Portugalię, Portugalię i tak dalej. Dobra. Tutaj macie wsiadać na statek. Tutaj wy macie się podzielić na dwie armie. Dobra. Gdzieś chyba zgubiłem jeden regiment piechoty. Albo po prostu zapomniałem. Więc jeszcze jeden regiment piechoty poproszę. Opinia wszystkich moich tych wasali powiększona. Dobra. No, wiecie, tutaj są rebelianci. No i nasz następca już do... A nie, nie następca, nasz władca. To też będę musiał się Wenecją zająć, ale to jeszcze na to mamy czas. Tutaj co jakiś... O, separatyści Kong. Ciekawe, czy tutaj będziecie w stanie... 3000 dukatów, dobra, możemy zapłacić na to.
Powołajmy sobie generała, bo będzie zabawnie. Tak, Grand Monopoly Charters i poproszę o 6000 dukatów, zawsze chętnie. Tak, już widzę, że niektórzy mają nawet 29 technologię, a ja ciągle jeszcze nie mają 28, wyjątkowo jestem zacofany. Nawet niezły nam się trafił. No i nasza prawie Army Tradition w tym momencie jest już prawie na 100 punktach. Więc teraz jakbym ja powołał sobie... A, tutaj masz się desantować. Zapotekowie to są akurat gdzieś tam w Meksyku. Ej no, halo. Halo. Wiecie, że macie Suppress Rebel. Po prostu... Banda krytynów. Jaki mam teraz War Exhaustion? 5.31, dobra, spada. Więc jest nie najgorzej. Tutaj mamy co? Jak to był Ford? Poziomu drugiego, więc to powinno upaść szybko. Wichita, czyli Apache, to gdzieś tutaj powinni. Dobra, mam nadzieję, że Meksyk będzie sobie radził coraz lepiej. 7.60 cały czas. Tak trzymać. Zamiast będę miał też Chengdu zintegrowane. Dobra, i mamy was zrobionych. Dobra, to muszę poczekać jeszcze miesiąc. I będę mógł zjeść do końca Australię. Tutaj mamy partykularystów i gdzie jeszcze? I Guam? Czyżby? Dlaczego tutaj się pojawiliście? Nie mam pojęcia. Co? Nie chcecie? Dobra, w sumie już nie muszę robić kontraspionażu przeciwko wam. Panowie Ming. Dobra, tutaj płyniemy na jej jakąś tam Jos Sudaros, Sudarso. No i dobra, no jeszcze raz pytanie, dlaczego wy nie chcecie, kurczę? A dobra, może muszę was po prostu tutaj pobić. No i się zgadza. Poproszę gotówka, nie ma jej dużo. Dobra. Teraz w takim razie to wszystko trafiło do mojej Australii. Nawracać, nawracać, nawracać. Będzie nam spadał War Exhaustion. Teraz zobaczmy, czy możemy komuś zbić Harsh Treatmentem. Bo chciałbym wbić jeszcze trochę absolutyzmu, ale przy takich kosztach to ja to sobie mogę co najwyżej pogwizdać. W sumie już żadna kolejna technologia nie będzie mi potrzebna, więc mogę zrezygnować na razie z tego. Z fokusa. Nie będziemy chcieli jak najszybciej abdykować, tylko możliwe. Dobra, tam płyniemy. Spartyści Wun. Jakie macie szanse? Hangzhou i Ningbo. Hangzhou i Ningbo. Hangzhou i Ningbo, czyli tu. Dobra, czyli... Teraz powinniśmy uderzyć ponownie na państwo kościelne. Imperializm, wtedy zjem to.
W sumie tak was dużo nie ma. No, no, jak się Francja na mnie oburzyła, to i tak będę miał pierwszą wojnę, to będę miał z Francją, to już niedługo. Tutaj właśnie się rozdzielić. Tutaj Saksonia maszeruje. Za co ja płacę w ogóle tyle gotówki teraz? Za utrzymanie armii. No tak, najemnicy mnie kosztują rękę i nogę. No i zdecydowanie rękę i nogę. No nic, no to trzeba tutaj... Dobra, manpowera mam. Ale z drugiej strony też mam przecież... Dobra, to robimy inaczej, jak zwykle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gotówki mam jeszcze tyle, że mi spokojnie starczy na ładne parę lat prowadzenia takiej wojny. Tutaj mam ile w takim razie? W 6 prowincjach potrzebuję 8. Po 5 regimentów. I tu obok 5. Bez kawalerii. 5. 5. 5. 5. 5. To będę miał... 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. W ten sposób będę miał 80 regimentów. Ponownie i teraz uderzę całą siłą na państwo kościelne. Państwo kościelne na szczęście już będzie miało tylko jedną fortecę tutaj w Rzymie. Tutaj będzie, powinien być też ograniczony tymi wszystkimi. Dobra, tutaj muszę to zająć. Jeszcze jakieś... Co tutaj? Australijscy separatyści? No, jak widać. Tutaj muszę jeszcze powołać parę regimentów najemników. Który poziom technologii masz? 29. Ty masz 28. Ty masz 28. To trzeba państwu kościelnemu budować siatkę szpiegowską. My tak będziemy przecież ich oblegać. Tutaj północny Mongol już nie potrzebuje poprawiać relacji. W sumie z Francją też możemy zacząć budować siatkę szpiegowską. Głównie z tego powodu, że no, jak będziemy z nimi walczyć, no to się przyda. Właśnie pytanie, czy ja mam w razie czego mam królową? Choć jest strasznie słaba, ale jakaś tam jest. Właśnie, dlaczego Chengde tak wolno idzie? Ta integracja. 9 punktów tylko. Dobra. Jeszcze mi zostało trochę artylerii. Navajo. Dobra, wy możecie pójść tędy, wy możecie pójść tu i tu. I wracacie. No, mój War Exhaustion powoli zaczyna wyglądać ok, bym powiedział. Już mam wcale nie taki wysoki, super. Dobra, tutaj mam was z głowy, więc teraz płyniemy. Punkt administracyjny, dyscyplinę czy prestiż? No, oczywiście, że punkt administracyjny. Punktów administracyjnych nigdy za wiele. Chociaż teraz już częściej boję się bardziej problemów z overextension niż z samym punktami administracyjnymi. Dobra, gdzieś tu był, jest. Będę musiał ten Guam odzyskać.
Czy chcę więcej tolerancji, prawdziwe nie, wolę prestiż. Mimo wszystko, znaczy prestiż i tak mam. Dobra, czy to wszyscy? 5 i 7, tak, to będzie 12 tysięcy. Tutaj dorzucimy sobie tego Dawida Badeni. To powinno być wtedy dosyć szybko ze zdobyciem Rzymu. Dobra, Meksyk mam na was wychuchane w tym momencie. Dobra, państwo kościelne, gratulujemy. Imperializm, gratulujemy. Umrzecie. Dobra, Stackwipe to jest najważniejsze. No i to dosyć szybko, jak widać, będzie nam postępować obleganie. Bardzo dobrze. Czyli tak, budujemy siatkę szpiegowską u was. I teraz tak, pytanie... O, wy musicie teraz tutaj się zdesantować na Guam. Jeszcze tutaj gdzieś mam... Tutaj mam problem z attrition. Tutaj u was. A, wy mieliście płynąć przecież tutaj na Haiti. Nie na samo Haiti, tylko na... Tutaj. Właśnie jakbym ja chciał was sfasalizować. Trust, no tak. No ja teraz będę płynął, no bo zapomniałem oczywiście o Haiti. Czy Haiti w ogóle jest tutaj jakimś great powerem? Nie, nie jest. Dobra, Guam mam przynajmniej z głowy. To wy byliście? Nie, to wy byliście tutaj. To muszę odzyskać prowincję i zaraz potem... Z Guam będziemy wracać gdzie indziej. Chłopi kanadyjscy. Dobra, tu jeszcze zostali sunnici. Tutaj jeszcze ile zostało tego. Dobra, wy tutaj sobie grzecznie siedzicie. Tutaj ten... Dobra, tutaj państwo kościelne powinno być w miarę ograniczone. Tutaj mamy 20 parę. Dobra, tutaj dosyć szybko już zaczyna postępować tamte oblężenie, więc to jest dobra rzecz. Teoretycznie tak się zastanawiam, jakbym wziął idee innowacyjne, to z ofensywnymi miałbym jeszcze szybsze obleganie. Ekonomiczne dałyby mi lepszą artylerię. A to są już punkty, które nie chcę wydawać. Tutaj mógłbym teoretycznie wziąć szpiegostwo, co by mi dało trochę tańszych najemników, więcej dyplomatów. I zmniejszenie unrestu. Defensywne byłyby nie najgorsze, bo dałoby mi też zbijanie War Exhaustion miesięcznie. Ale nic z tym na razie nie poradzę. Drugi poziom wyłomu. Dobra. Tutaj mam to z głowy. To teraz płynę. Tymczasem tutaj Haiti. Czy już jesteśmy pod Hawaną? Jesteśmy pod Hawaną. Gratulujemy. Imperializm. Jak się zastanawiam, czy nie zrobić Haiti jak gdyby na dwa razy. Tutaj raz się zdesantuję, zajmę Hawanę, to będę miał za warscore i pewnie bym zjadł wtedy sobie tą wyspę, a potem bym zostawił im samo Haiti tą. Pewnie jakoś tak bym to zrobił. Tak mi się wydaje. No wtedy nie musiałbym oblegać niektórych tych fortów. Dobra, okej, okay, bardzo fajnie. Dobra, zapłaćmy za 3000 dukatów, choć trochę szkoda.
Dobra, zobaczmy, czy mi rośnie, czy maleje. Dobra, chłopi, gdzie wszędzie w ci chłopi. Dobra, maleje mi cały czas worek zaszczyn i to jest najważniejsze. Powinienem, cały czas też mówię, powinienem doprowadzić do tego, żeby mi... Dobra, cały czas mi maleje koszt tej technologii, to jest najważniejsze też. Dobra, Havana. Jamajka. Tutaj nie, bo tu musiałbym tą wyspę zająć. A jeszcze tutaj. Dobra, to ja wezmę, tak jak mówiłem, wezmę wszystko poza tą wyspą i wezmę gotówkę, której macie sporo. I repara... nie, bez reparacji. Szybkie zwycięstwo, straciłem 3000 żołnierzy. Tutaj możecie się na razie rozdzielić. Dobra, tutaj macie zająć... tą prowincję. Ha, to pewnie tak. Wtedy zrobimy... uderzymy na... Francję pewnie z dwóch stron, z jednej, tutaj jedną armią uderzymy. Czy wy macie cały czas 760? Matko. Czy wy cokolwiek korujecie? Czy wy korujecie cokolwiek tutaj? Bo chyba te prowincje wam dają tylko overextension. Dobra, tutaj będziecie mieli dwie prowincje zaraz. Och, jakbym dał, chciał, żebym mógł po prostu nie wzywać kolonii. Wy jesteście co? Meksyk. Mogę spłacić ci długi. Tak, spłacę ci długi. W przeciwnym razie po prostu... zapomnę, będę mógł zapomnieć, że miałem ten. Mamy Chengdu zintegrowane. Spoko. Gdzie jest ta armia z Chengdu? Gdzie wy jesteście? A, tutaj. Tutaj i wracacie. Co to kurcze jest? Dobra, Rzym zdobyty. Pokonać mi tych delikwentów i tych i ja będę chciał zabrać wam wszystko oprócz Rzymu i Salento i gotówkę i reparacyjki wojenne. Czego ja tych prowincji nie przekazałem Neapolowi? Oprócz tego, że być może jestem jakiś opóźniony. Umbria, Ancona... Znaczy nie, Ancona jest chyba już moim korem, tak. No to... Romania jeszcze i... Urbino... i Romania. To byłby overextended dla was? Jaki macie overextension? Co wy jeszcze tego nie pokorowaliście? Ach, no tak. Zapomniałem, że nie każdy koruje tak pięknie i szybko jak ja. No dobra, no to w takim razie Romania korowana przeze mnie. Nawracamy. Zobaczmy, jak ta murek zoszyn spada. Bardzo dobrze. Państwo kościelne tutaj zostanie mi na sam koniec. Tutaj możecie się ustawić. Tutaj w Szampanii, tak myślę. Tutaj tak macie Anżu. I pewnie bym wtedy chciał uderzyć jakoś na te dwie prowincje. Tutaj bym... Tutaj mam 54. Tutaj nie potrzebowałem 54, tylko powiedzmy z dwa regimenty.
Zacznijmy poprawiać relacje też z Neapolem. Tak na wszelki wypadek. Ja się z wami pożegnam. Dzięki, trzymajcie się. No i zobaczymy następnym razem. Hej!